Dokładnie, Dawid Kasperski tutaj dostaje w DSF Kickboxing Challenge naprawdę bardzo twardych, bardzo mocnych rywali. No, warto wspomnieć, że Mehdi Bounane zwyciężył Fusion Reality Show, czyli tak naprawdę reality show jednej z najlepszych organizacji na świecie. Mowa oczywiście o Fusion. I zobaczymy, jak Dawid Kasperski zaprezentuje się w starciu już z drugim przeciwnikiem z organizacji Fusion na galach TSF Kickboxing Challenge. Od razu mocno napiera Polak, przyciska do narożnika Mehdiego Bounane. Mocne sierpy, jeszcze kolana, ale teraz no, musi uważać, ten prawy zamachowy naprawdę niebezpieczny. Teraz dobry lewy Polaka, świetnie przepuścił prawy sierpowy Dawid Kasperski. No, widać ten progres, który poczynił trenując razem z Nikim Holskenem w Golden Glory Team Holsken w Holandii. No właśnie, on niedawno postawił wszystko na kickboxing i jak widzimy przynosi to na razie spodziewany efekt. Świetny teraz lewy krzyżowy Dawid Kasperski, pierwszy kolan i drugie dokłada Dawid Kasperski. Ale tutaj sędzia już wkroczył, już ostrzegł reprezentanta Polski, chociaż ten momentalnie ponawia atak. Na razie zagubiony nieco jest Francuz, jeszcze nie odszyfrował tego, w jaki sposób ma tutaj tym działaniom naszego reprezentanta przeciwdziałać, bo w tej chwili atakował cały czas Kasperski. Teraz dopiero ta próba kolana w wykonaniu Francuza była, ale świetnie lewy sierpowy Kasperskiego jeszcze. Dokłada kopnięcie frontalne na korpus. Odsunął od siebie Francuza, dobre. Kilka metrów do Eury. Teraz jeszcze lewy krzyżowy zawodnika pochodzącego ze Starachowic. Dawid Kasperski dokłada jeszcze jeden lewy krzyżowy. No walczy koncertowo zawodnik w przyszłości reprezentujący i Dragon Starachowice oraz Parcher Wrocław. Pytanie, czy będzie w stanie tą intensywność utrzymać, bo jeśli tak rzeczywiście ta walka miałaby się układać w kolejnych minutach, nie będzie żadnych wątpliwości co do werdyktu, ale no, Francuz na razie zbiera lekcje od naszego zawodnika. Też oczywiście stara się obudowywać gardło, jak najmniej odczuwać te ciosy, ale Polak kapitalnie znajduje te luki, jak przed chwilą też tam strzelił między rękawicami kolejne ciosy w jego wykonaniu. Francuz próbuje się przełamać, ale proszę, choćby ta sytuacja też momentalnie zostaje znów skarczona. Riposta Kasperskiego, który walczy na razie rzeczywiście fantastycznie w tym pojedynku. Dokładnie, Dawid Kasperski pokazuje naprawdę całą gamę technik kickboxerskich. Mamy ciosy podwrotkowe, mamy ciosy bite z góry, ciosy sierpowe, ciosy proste. Naprawdę świetnie wyszkolony, najlepszy tak naprawdę polski zawodnik w tej kategorii wagowej. Teraz znów zamknięty w narożniku na chwilę Francuz, ale sędzia tutaj trafia do akcji, pomina jeszcze zawodnika trójkolorowa. Tutaj kolejna świetna akcja pierścierska zakończona low kickiem na wykroczną nogę Dawida Kasperskiego. Ręce same składają się do praw, rzeczywiście oglądając to, co wyczynia polski zawodnik. Naprawdę, wierzcie Państwo, ci, którzy lustrują statystyki, Francuz to naprawdę bardzo okrzepły w bojach, twardy przeciwnik, a tutaj Kasperski rzeczywiście nie ma, nie wypuszcza go z rąk. No i jeszcze jakiś tam problem miał przez moment zawodnik z Francji, który w tej chwili odmaszerował do swojego narożnika i myślę, że jego świadomość została w tej chwili uzupełniona o to, że dzisiaj prawdziwy bulterier stanął na jego drodze, nie wpuszcza ani na moment Kasperski. Tempo podyktowane przez niego jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocne, a te lawiny ciosów, które wręcz spadają na Francuza, nie pozwalają mu skutecznie odpowiadać na tak. Dokładnie, Francuz na pewno nie spodziewał się tak mocnego ataku ze strony Dawida Kasperskiego. Nasz zawodnik tutaj widocznie zaskoczył okrzepłego, tak jak powiedziałeś, już boja, chociażby dla organizacji Fusion Mehdiego Bounane. Francuz jak na razie gra drugie skrzypce w tym koncercie, którego dyrygentem jest Dawid Kasperski. Doskonałe kombinacje, tu Państwo widzą na pokórkach, naprawdę najwyższy poziom kickboxingu reprezentowany przez Dawida Kasperskiego, a na jego drodze do wielkości Mehdi Bounane z Francji, zawodnik reprezentujący klub Fight Club. Ciekawe, co podpowiedzieli francuskiemu zawodnikowi jego sekundanci. Na razie jeszcze chwila przerwy, tam chodzi o przetarcie twarzy Mehdiego Bounane, natomiast Dawid Kasperski już czeka na swojego rywala. Pierwszą rundę wygrał zdecydowanie, bezapelacyjnie. Nie ma tutaj co do tego najmniejszych wątpliwości. Można by się zastanawiać, czy jeszcze nie wyżej powinien to rozstrzygać. Natomiast początek rundy drugiej jest tożsamy. Znów to kopnięcie frontalne i liczenie, wypadł ochraniacz z twarzy, z ust zawodnika francuskiego.
No ale sędzia w ogóle się tym faktem nie przejął. Natychmiast oczywiście zostanie ten ochraniacz opłukany, natomiast to nie zmienia faktu, że już Francuz na dzień dobry został wyliczony do 8. Dokładnie, takie rzeczy jak wykonanie ochraniacza, wyprowadzenie go celowo, doprowadzono liczenie, jest to sygnał dla sędziego, że zawodnik chce po prostu zrobić sobie przerwę, wykorzystać, urwać kilka sekund, niezgodnie oczywiście z regułami poprawia swój atak Dawid Kasperski, niczym taran rozwija tutaj szczelną gardę, niczym góry Bastylii Francuza, Polak. Taka prasa hydrauliczna, która francuskiego zawodnika tutaj nieustannie napastuje, ale zobaczymy, czy rzeczywiście polski zawodnik tak przez pełne 9 minut będzie to antyryjskie przygotowanie skuteczne. Teraz wreszcie zaczął zadawać swoje ciosy Levy Unale. Stara się przejąć inicjatywę, zbliżamy się do kurwetka drugiej rundy, ale będzie to najwyższy czas, jeśli Francuz w ogóle marzy o pokonaniu naszego zawodnika, by coś takiego się zdarzyło. Zanie głowami przez chwilę i już próba bicia podbródkowego w wykonaniu Unale, ale nieskuteczna. Ale no, rzeczywiście musi w którymś momencie gdzieś ten swój potencjał zacząć uwidaczniać. Kasperski też nie będzie w stanie chyba przez cały czas utrzymać tak równego, wysokiego, znakomitego tempa. Francuz na chwilę zamknął się Dawid Kasperski, ale dalej w swoim stylu cały czas do przodu cios za cios. Teraz piękne odchylenie przed tym wysokim podjęciem i sama trafia lewym krzyżowym Polak. Zobaczmy, Francuz jakby wrócił w tej drugiej połowie walki. Teraz piękne kolano jeszcze cios podbródkowo, ale szybko odpowiada Polak swoimi dotknięciami, które teraz piękne. Wspaniale wstrząsnęło głową Francuza. Jeśli Kasperski jeszcze przez kilkadziesiąt sekund zachowa tę swoją wydajność i będzie zawodnikiem częściej punktującym, no to będzie miał tą drugą rundę oczywiście także pewnie wygraną i w trzeciej będzie mógł spokojniej powalczyć. Natomiast zobaczymy, co się tu jeszcze wydarzy. Na razie Kasperski znów stopuje swojego rywala. 20 już tylko sekund mniej więcej do końca tej rundy. Plus to, co być może zostanie doliczone przez sędziego technicznego w związku z tym liczeniem, które miało miejsce na początku tego starcia. No, ale nie tak chyba wyobrażał sobie Unale to wystąpienie w Warszawie. Tutaj przed chwilą prowokował Francuz Polaka, opuścił ręce, wystawił szczękę, ale Dawid Kasperski nie dał się popuścić swojemu rywalowi. Teraz mamy praktycznie jeden kopiuje akcji drugiego, kiedy Francuz trafia lewym, Dawid Kasperski od razu też odpowiada swoim lewym, więc teraz tutaj większy ogień podczas tego pojedynku rozpalił się między tymi dwoma zawodnikami. Ostatnie sekundy, jeszcze akcja low kick na low kick i próbował kolanem na sam koniec. Kennedy, Unale, ale będzie spokojnie, Polak wygrał na pewno tę drugą rundę i w tej sytuacji los pojedynku już jest bardzo pewny w jego rękach. Jeśli w trzeciej rundzie nastąpi jakiś dramat naszego reprezentanta, to powinien tutaj ze spokojem oczekiwać na wygraną. Na pewno jeszcze Unale będzie starał się zaatakować, ale jak widać ten zawodnik ma wielkie problemy, kiedy właśnie intensywnie rywal sam uprzedza jego działania i spycha go do defensywy. Tam chwilami bezradny jest ten mający świetne warunki fizyczne Mehdi Unale. Taka taktyka Dawida Kasperskiego z małymi skrzydłami w tej drugiej rundzie. Idealnie się jak na razie tego wieczoru sprawdza. I przed nami decydujące 3 minuty. Określam raz jeszcze pewne dwie rundy na korzyść Dawida Kasperskiego i czekamy, co wydarzy się w ostatnich 3 minutach. Swojego zawodnika, żeby ruszył mocniej do ataku Mehdi Unale. Trzecia runda rozpoczyna się od dobrego lewego na korpus w wykonaniu Dawida Kasperskiego. Polak cały czas walczący w drugiej pozycji, pochodzący ze Starachowic, młody kickbokser zaznacza swoją przewagę, swoją dominację w oczach sędziów. Znowu między tymi rękawicami znalazł lukę Dawid Kasperski, żeby mieścić swój lewy krzyżowy. Wymiana teraz niebezpieczna, z jednej i z drugiej strony sypią się ciosy i po raz kolejny sygnalizuje kopnięcie w krocze Francuz. No teraz odesłany został do narożnika polski zawodnik, Francuz za chwilę już będzie gotowy do podjęcia rywalizacji. Szkoda byłoby, by Dawid Kasperski stracił w taki sposób ewentualnie punkt. Musi unikać już tego typu zdarzeń. Oczywiście coraz większe zmęczenie,
coraz trudniej precyzyjnie wycyrkować, jak to kopnięcie trzeba zadać, ale no, trzeba przyznać, że Kasperski ma niesamowity także power, gdzie nieprawdopodobnie na rywala. Próbuje wreszcie znów strącić to jarzmo Polaka z siebie, zawodnik z Francji. Dużo teraz strzelił bardzo dobrze prawym. Ale Francuza już jest interwencja narożnika, który wyciera oczywiście. A wracając jeszcze do tych kopni skroce, no tutaj mamy kwestię tego, że walczy z odwrotnej pozycji Dawid Kasperski, więc te okliki z zakrocznej nogi lądują wewnątrz uda nogi wykrocznej Francuza i czasami ta noga idzie za wysoko, ale znów mamy mocną, intensywną wymianę na środku ringu. Teraz rusza Francuz, latające kopnięcie, ale szczelna garda polskiego zawodnika. No i proszę, znów zgasił rywala, kiedy ten ruszał do przodu. Może te ciosy nie mają aż takiej potwornej niszczycielskiej siły, ale w swojej ilości powodują, że Francuz jest zupełnie zagubiony i nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić. Jeszcze raz będzie potrzebna interwencja sekundantów. Kolejne przetarcie nosa. Jestem przekonany, że Mehdi Bouhanné nie będzie wspominał miło pobytu w Warszawie swojej obecności na gali DSF Kickboxing Challenge 12, bo po prostu nie dane mu się tutaj było rozbuchać. Jeszcze ma kilkadziesiąt sekund na to, by pokazać też część swojego poweru, ale ten niesamowicie uparty i bezwzględny dla niego będący cały czas przy nim, właśnie rzucający, bo się można powiedzieć, do gardła polski zawodnik nie pozwala mu naprawdę prawie nic tutaj zaprezentować. Dawid Kasperski doskonale teraz kontroluje ze stoisko, którego skróci tylko po to, żeby przestawić sobie Francuza. Tam jest chyba jeszcze woda na rozwoju wyciera teraz trochę Dawid Kasperski, ale wracamy oczywiście do rywalizacji. Wciąż trwa atak, tam nieustająca kanonada Dawida Kasperskiego, który koncertowo rozbija nam nos Francuza. Coraz bardziej krwawiący Mehdi Bouhanné. Kolejna interwencja w narożniku, kolejne przetarcie tej chwili, tego pojedynku. Zobaczmy, czy jeszcze w tych ostatnich sekundach rzuci się w jakiś sposób do ataku Francuz, ale tak jak wcześniej, tak samo Dawid Kasperski jest wciąż tą stroną, atakującą stroną, która inicjuje akcję i kolejny lewy krzyżowy dochodzi celu. Jeszcze dwa ciosy na korpus, kończy akcję niskim kopnięciem Polak. Nieprawdopodobną dzisiaj wykazał chęć zdominowania tego pojedynku Dawid Kasperski, tym samym wytrącił prawie wszystkie atuty z rąk rywala, który przecież ma też większy zasięg ramion, też duże umiejętności. Dopiero teraz dziś jeszcze próbuje Polaka kąsać tymi pojedynczymi akcjami, ale Kasperski wie, że to już jest sam finisz, jest już na ostatniej prostej do tego, by ten pojedynek zakończyć. Nieprawdopodobnie w znakomitym stylu Polak to wszystko rozegrał, totalnie stłamsił swojego bardzo wymagającego rywala, czyli sędziowie nie mają najmniejszych możliwości z wytypowaniem triumfa na tej walce. No dokładnie, to jest oczywiście recept jeszcze triumfu Dawid Kasperski, ale też podniósł rękę Mehdi Bouhanné, no ale jest to raczej pod publikę, żeby pokazać, że dobrze się czuje, bo musi sam sobie też stawać sprawę, że raczej tej walki nie wygrał. Jeszcze cały czas trwa lepienie nosa zawodnika z Francji, tam cały czas krwotok z nosa Mehdiego Bouhanné. Oczywiście na werdykt powinno to wszystko zostać już zatamowane, a za chwilę sędziowie w kwestii formalnej ogłoszą nam werdykt. Brawo, brawo, Dawid Kasperski. Polak pokazał, że na bazie oczywiście żelaznej kondycji, nieprawdopodobnego zdrowia można kompletnie zdominować walkę nawet z takim fachowcem, jakim jest Mehdi Bouhanné. I teraz posłuchajmy orzeczenia sędziowskiego. Jeszcze bardzo podziękowali sobie sympatycznie za walkę obaj ci fajterzy. Panie i panowie, sędziowie punktowi w zakończonym pojedynku orzekli. Sędzia Krzysztof Rzekliński 30-27, sędzia Waldemar Wielgosz 30-27 i sędzia Marta Zdziarska 30-27. Jednogłośnie na punkty zwycięża Dawid Kasperski!